Niemcy przeciwko odcięciu Rosji od systemu SWIFT. Rosja zostanie odcięta od systemu SWIFT. Niemcy są innego zdania. Odcięcie Rosji od globalnego systemu bankowego SWIFT nie powinno być częścią drugiego pakietu sankcji Unia Europejska wobec Kremla, powiedział w Brukseli przed rozpoczęciem spotkania unijnych przywódców kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell stwierdził, że decyzja o tym, czy należy odciąć Rosję od systemu SWIFT, należy do przywódców Unia Europejska. Bardzo ważne jest, abyśmy zgodzili się na te środki, które zostały przygotowane, i zachowali wszystko inne na wypadek sytuacji, w której konieczne może być wyjście poza to, powiedział dziennikarzom Olaf Scholz, odpowiadając na pytanie, czy należy odciąć Rosję od SWIFT. Borrell, decyzja należy do przywódców Unia Europejska. Unia Europejska umieści na swej liście sankcji więcej osób w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę, powiedział w czwartek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Dodał, że decyzja o tym, czy należy odciąć Rosję od systemu finansowego SWIFT, będzie należeć do przywódców 27. Nowi ludzie będą sankcjonowani, także z Białorusi, w kompleksowym pakiecie, który obejmie sektory gospodarcze. Więcej sankcji będzie dotyczyło sektora finansowego, powiedział Borrell.